Dzień dobry. Procesy demograficzne na świecie. Zaczynamy nowy dział. Będziemy się uczyć tutaj o procesach demograficznych, czyli o jakich procesach? O procesach zachodzących w ludności, w liczbie ludności, zagęszczeniem ludności, zmianach, jakie zachodzą na poszczególnych obszarach i tak dalej, bo wiemy, że demografia to tak naprawdę nauka o ludności, o badaniu ludności. Pierwszy temat, który mamy na stronie 36, oczywiście korzystamy z takiej książki, to jest Ciekawi Świata 2, poziom rozszerzony do geografii. Strona 36, mamy temat rozwój liczby ludności na świecie. My wiemy, że liczba ludności na świecie wzrasta i ona tak naprawdę nie wzrasta we wszystkich miejscach na świecie, ponieważ chociażby w Polsce liczba ludności maleje, ponieważ mamy ujemny przyrost naturalny. Co to jest przyrost naturalny? Przyrost naturalny jest to, kiedy jest to różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami. Proszę nie mylić oczywiście przyrostu naturalnego z przyrostem rzeczywistym, ponieważ przyrost rzeczywisty to nie tylko zgony i urodzenia, ale również imigracja oraz emigracja. Więc przyrost naturalny to tylko różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami. Natomiast przyrost rzeczywisty nie tylko pomiędzy zgonami i urodzeniami, a również imigracją a emigracją. No i teraz tak, czy liczba ludności na świecie rośnie czy maleje? Rośnie, owszem, ale pamiętajmy, że nie we wszystkich właśnie miejscach, ponieważ chociażby w Polsce liczba ludności maleje, tak jak powiedziałem, jest przyrost naturalny ujemny, ale są miejsca na świecie, gdzie ten przyrost i naturalny, i rzeczywisty jest dodatni, a więc liczba ludności rośnie. I takimi miejscami na świecie, regionami, są przede wszystkim kraje biedne. Kraje Afryki chociażby. Kraje Sahelu, czyli środkowej części Afryki. Niektóre kraje Azji, Ameryki Południowej. I ta liczba ludności tak naprawdę ziemi przez te kraje słabo rozwinięte wzrasta, a nie maleje. W krajach wysoko rozwiniętych notuje się ujemny przyrost naturalny, natomiast w krajach słabo rozwiniętych dodatni. Co za tym idzie, ta liczba ludności i tak delikatnie wzrasta. I taki wykres mamy pokazany na stronie 36 i 37, gdzie mamy pokazane, że w 1820 roku liczba ludności naszej Ziemi wynosiła około 1 miliard. Natomiast teraz, około 2020 roku, to jest około 7 miliardów. Około, bo tego też nie da się dokładnie określić, bo liczby ludności nigdy się nie da dokładnie określić. Może być około. Dlaczego liczby ludności nie da się dokładnie określić? No to dlatego, ponieważ ludzie cały czas się rodzą, ludzie cały czas umierają, ludzie cały czas emigrują, ludzie giną, więc są wojny, więc tak naprawdę no, nie da się tego tak dokładnie określić, że nawet w mieście, w małym mieście nie da się określić, że dokładnie jest 1100 ludzi, albo może ich być 1102, więc tego nie da się dokładnie określić w małym mieście, a tym bardziej na świecie. I proszę zobaczyć, że prognoza, oczywiście no, ja myślę, że macie tą książkę przed sobą, że prognoza do 2050 roku no, jest wręcz tragiczna, ponieważ liczba ludności Ziemi wzrośnie do 9,2 miliardów. Proszę Państwa, tak Ziemia powoli stanie się przeludniona, w związku z tym będzie większe zapotrzebowanie na mięso, będzie większe zapotrzebowanie na wodę pitną, będzie trzeba budować osiedla, nowe miasta, co za tym idzie, będzie degradować się środowisko. Każdy będzie chciał mieć swój samochód, prawda? Każdy będzie chciał mieć swój dom. W związku z tym no to jest niepozytywny aspekt.
Dobrze, przewróćmy strony na stronę 38, gdzie mamy czynniki atrakcyjności i bariery osadnicze. Co to są czynniki atrakcyjności? Czynniki atrakcyjności to są wszystkie czynniki, które wpływają na to, że ludzie chcą się na danym miejscu osiedlać. Natomiast bariery osadnicze to są takie czynniki, które coś nie pasuje na danym terenie, że ludzie tam albo nie mieszkają, albo po prostu nie chcą mieszkać. I proszę Państwa, jakie mogą być czynniki atrakcyjności? Mogą być one naturalne oraz ekonomiczno-społeczne. Ekonomiczno-społeczne, czyli takie spowodowane działalnością np. człowieka, a przyrodnicze, czyli naturalne inaczej. To na przykład ułożenie gór, dostęp do wody pitnej, klimat. W jednym miejscu na świecie w klimatach zwrotnikowych jest za gorąco i za sucho, bilans wodny jest ujemny. Natomiast w klimatach zimnych jest znowu za zimno, prawda? Dostęp do wody pitnej też jest dosyć mały, bilans wodny jest ujemny. Więc to są właśnie takie bariery. Ale najpierw omówmy sobie te czynniki atrakcyjności. No i macie je wszystkie na stronie 38 i 39. Poczucie bezpieczeństwa, warunki życia, ruch wędrówkowy ludności. Ten ruch wędrówkowy ludności bardzo dobrze widać właśnie w Ameryce. Większość ludzi w Ameryce mieszka, proszę Państwa, na wschodnim wybrzeżu. A to dlaczego? Ano dlatego, ponieważ, no rozumiem, na zachodnim wybrzeżu i w ogóle na zachodzie Ameryki Północnej i Południowej są góry. Co za tym idzie? Są spaliste tereny, ale także klimat surowy. W związku z tym ludzie nie chcą się tam osadzać i to jest dla nich barierą. Natomiast na wschodzie Ameryk mamy dogodniejszy klimat. Poza tym są lepsze warunki wodne. Ale także tutaj ten ruch wędrówkowy ludności, proszę Państwa. Ameryka tak naprawdę jest nazywana Nowym Światem. W związku z czym ludzie, kiedy odkrywali Amerykę, osadnicy przybyli ze wschodu właśnie, czyli z Afryki oraz z Europy i zasiedlali tamtejsze tereny. Dlatego też tam właśnie jest więcej ludzi. Poza tym, proszę Państwa, no tak jak powiedziałem, klimat jest sprzyjający, więc to wszystko wpływa na to, że jednak te wschodnie części i wybrzeże Ameryk jest bardziej zaludnione. Ukształtowanie powierzchni właśnie, dostęp do wody, korzystne warunki klimatyczne, dobre warunki glebowe i tam właśnie również są lepsze warunki glebowe, właśnie jeśli chodzi o wschodnią Amerykę Północną, jak i południową. Występowanie surowców mineralnych. Człowiek osadza się tam, gdzie są surowce mineralne, po to, aby je wydobywać, przetwarzać i mieć z tego pieniądze. Również to nie tylko dobrze widać na mapie zaludnienia USA czy Kanady, ale także bardzo dobrze to widać na mapie zaludnienia Chin. Proszę zobaczyć, że to Chiny wschodnie są przede wszystkim zaludnione, a zachodnie nie. A to jest związane również z tym, że tutaj co mamy? Tu mamy Himalaje, tu mamy Wyżynę Tybetańską, surowy klimat, mało opadów tutaj, natomiast ten region jest nizinny, oddziałuje tam, proszę Państwa, chociażby monsun letni, czyli są wysokie opady, przez co rozwinięte jest rolnictwo, jest tam dużo surowców mineralnych, dlatego ludność się tam osadza. Są tam również duże rzeki, Yangtze chociażby, tak, ponad 6 tysięcy kilometrów, bardzo długa rzeka, tak naprawdę jedna z najdłuższych rzek na świecie, prawda, czy rzeka Żółta, potężne rzeki, z których nie tylko jest pożytek taki, że jest dostęp do wody pitnej, ale także do transportu kabotażowego, czyli takiego transportu śródlądowego, czy chociażby lepsze gleby, ponieważ my wiemy, że w dużych dolinach rzecznych tworzą się bardzo żyzne gleby, fluviosole, czyli mady.
No i na stronie 40 mamy bariery osadnicze, czyli to, co zniechęca ludzi do osadzania się w danym regionie świata. To chociażby właśnie bariera grawitacyjna, czyli duże spadki terenu i takie są chociażby w górach. Ale pamiętajmy, że góry mają to też do siebie, że klimat jest surowy, ale także góry mają to do tego, że są tam słabe gleby, czyli rolnictwo odpada. Pamiętajmy, że gleby górskie to są gleby inicjalne, są to gleby szkieletowe, zawierające w sobie dużo kamieni, skał. W związku z tym no, te gleby na pewno nie nadają się do rozwoju rolnictwa. Nie są żyzne. Bariera wodna, bariera termiczna, czyli że jest termiczna, czyli temperatura, czyli że jest albo za ciepło, albo za zimno. Bariera świetlna. No właśnie, bariera świetlna. Pamiętajmy, że nie każda część Ziemi oświetlona jest tak samo, ponieważ spójrzmy chociażby na tereny zwrotnikowe, które są bardzo dobrze oświetlone. Bardzo dużo dociera tam promieni słonecznych. A weźmy sobie koła podbiegunowe, prawda? Czyli powyżej 66 równoleżnika 33 stopni 33 minut. N albo S, na północ albo na południe. Mamy tam noc i dzień polarny, czyli że pół roku trwa noc, pół roku trwa dzień. No i bariera roślinna, proszę Państwa, również. Pamiętajmy, że rośliny są potrzebne, ale czasami te rośliny są, jest ich aż za dużo. I taką barierą osadnictwa roślinną jest chociażby północno-środkowa część Brazylii, gdzie mamy nizinę amazońską. Okres wegetacyjny trwa tam cały rok. W związku z tym rośliny rosną cały rok. I to nie jest tak, że jak u nas, że wytniemy sobie drzewo i mamy spokój, czy obetniemy gałęzie. Tam na drugi, na trzeci dzień z powrotem jest gałąź. A dlaczego? No bo dlatego, że tam cały czas trwa okres wegetacyjny, a nie tak jak u nas. A dlaczego trwa tam cały czas okres wegetacyjny? Ponieważ tak naprawdę są małe amplitudy temperatur, czyli nie ma podziału na tak naprawdę na zimę oraz na lato, tylko jest cały czas jedna pora deszczowa, cały czas pada, no i jest ciepło, czyli nie ma tych amplitud temperatur, czyli tak naprawdę rośliny rosną cały czas. No i nie wiem, czy tutaj w książce macie wyjaśnione takie trzy pojęcia. Chyba nie ma. A mianowicie anekumena, subekumena oraz ekumena. Co to są za pojęcia? Proszę Państwa, ekumena to jest obszar cały czas zamieszkiwany przez człowieka i wykorzystywany gospodarczo. Czyli na przykład większe tereny Polski, Górny Śląsk, Okręg Warszawski, aglomeracja łódzka, prawda, aglomeracja poznańska. To są właśnie ekumeny, czyli obszary zamieszkiwane i wykorzystywane gospodarczo przez cały rok przez człowieka. Anekumena natomiast to jest obszar, który jest niezamieszkały oraz niewykorzystywany przez człowieka. I takim obszarem jest na przykład Antarktyda. Pamiętajcie, że na Antarktydzie są tak surowe warunki klimatyczne, że tam nie mieszka nikt, ale są stacje badawcze. Czyli w jakiś sposób te tereny też są wykorzystywane, no może nie gospodarczo, ale badawczo. Środkowa Grenlandia, również proszę Państwa, obszary typowej anekumeny. I mamy jeszcze subekumena, czyli obszar czasowo wykorzystywany przez człowieka. I tyle. Temat dosyć krótki, myślę, że też przyjemny. A na następnej lekcji będziemy sobie omawiać temat kolejny ze strony 42, a mianowicie zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na świecie. Dziękuję. Do widzenia.